że to nie jest tajemnicą, poddałeś się kilku zabiegom medycyny estetycznej, no nie? I na przykład, czy twoje usta, gdy oberwią, przykładowo, czy no, coś się nie może wybuchną. Z nimi wydarzyć nieplanowanego? To powiem ci coś lepszego. Ja zamierzam 2 dni przed galą napompować te usta jeszcze bardziej, żeby były po prostu olbrzymie. Więc nie boję się tego absolutnie. Więc będą dużo, dużo większe w tym momencie. To są po prostu mikrusy. Czyli to będzie jakby jakaś twoja taktyka, żeby mieć ochronę. No wiadomo, kasku nie macie, ale byś miał takie wielkie usta? No jak pochlapię ją trochę kwasem, to pochlapię, nie? No o Jezu, trudno, no. O Jezu. Dobra, to przynajmniej znamy już taktykę. Michał, wiesz, że w ringu nie będziesz mógł mieć tych opasek? A to jest tylko imidż na dzisiaj, oczywiście, że wiem. No to super. Wiktoria, jak się odniesiesz do tego wszystkiego? No, czy tak. Na przykład nie obawiasz się na przykład tego, że jak Michał przyjdzie z takimi ogromnymi ustami, że trafisz, no nie? I ta ręka zostanie. Może tak bywać. Albo mogę go nawet nie zauważyć. Przez te usta? Tak.